Siemano, Adek z tej strony, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jesteśmy w firmie handlowej Agropol Zakrzewo, a tuż za mną ciągnicy, które mają cel 80. Dzisiaj taki krótki, na spontanie odcinek, zanim ten ciągnik wyjedzie, bo może się tak zdarzyć, że nie nagram tego ciągnika dla Was, a stoi już praktycznie przygotowany do odbioru przez klienta. Ciągnik, który tym razem nie trafi do rolnika, do przedsiębiorcy z Torunia. Nie będzie pracować w gospodarstwie, tylko gdzieś właśnie na jakichś halach produkcyjnych, nie wiem, coś po prostu, jakieś przedsiębiorstwo. Tutaj mamy pług z Pronaru, wczoraj przywieziony. No także chwilę Wam, jak zawsze w serii rolnik wybrał za tora, przedsiębiorca, gmina, no takie tam te różne tutaj klienci przychodzą do Agropolu i kupują te sprzęty. No i pokażę Wam właśnie pokrótce, co ten Zetor Majorek ma, jak to wygląda. No, także zapraszam. No i przyszło, że kolejny ciągnik w firmie handlowej Agropol z Zakrzewo sprzedany. Niedługo zostanie odebrany, a z racji, że nie wiem, kiedy to nastanie, a ciągnik sobie stoi, a mi się, że tak powiem, trochę przykrzy z nagrywaniem, właśnie bym sobie coś ponagrywał i tak szukam jakiegoś zajęcia właśnie dla siebie, żeby coś nagrać, no to mówię, ach, niech będzie ten Zetor Major. No i nagrywam. Zetor Major C80, silnik Deutza, 2,9 litra, czterocylindrowy, turbo doładowany, jednostka Stage 5 i ciągnik, tak jak wspominałem na wstępie, trafi do jakiegoś przedsiębiorstwa w Toruniu. Miałem nie mówić w ogóle, gdzie on jedzie, bo nie wiedziałem, ale się troszeczkę dopytałem i właśnie się dowiedziałem, że przedsiębiorca z Torunia nabył ten traktor. Jak widzicie, pług do odśnieżania PUV 2600, czyli idealny do tego ciągniczka. Wczoraj przyjechał, wczoraj rozładunek był tego pługu lemiesza, no różnie to nazywają. Całe oprzyrządowanie tutaj mamy w przednim tuzie marki Metal Plast, bo najczęściej u nas właśnie trafiają na ciągniki tuzy tej oto marki. No i tak widzę, właśnie wyjścia hydrauliczne mamy i tutaj złącze trzypinowe, no przyzwoicie przystosowany właśnie pod takie sprzęty ten tuz. Oponki Petlasa 280-85 R24 standardzik, 420-85-30 z tyłu w Majorze. No, ciągnik już przygotowany pod rejestrację. Dolna belka, zaczep transportowy standard, nie mamy tu automatycznego, dwie sekcje hydrauliki, pneumatyka, która w Zetorach jest w standardzie. Nie wiem, czy traktor otwarty. O dziwo otwarty, nawet kluczyki w środku. Dobra, słuchajcie, czekamy na śnieg, niech spadnie zaraz, jutro pierwszego, to drugiego będziemy jechać odśnieżać. No i to tak wygląda, standardowa kabina. Tu jakieś widzę jeszcze przyrządy chyba do tego całego, mi się wydaje, lemiesza z przodu, jakieś przełączniki. Homologowany na jedną osobę, tylko tutaj mamy taki podeścig, żeby sobie usiąść. No i 12x12 skrzynia, 3 zakresy, 4 biegi główne, wałek odbioru WOM w dwóch prędkościach, skrzynia mechaniczna, rewers mechaniczny. Co tutaj dużo o tym Majorze opowiadać? Przedni most Hema. Nie mamy tutaj Carraro. Także tutaj mamy tureckiej produkcji. I tak to wygląda. Typowy Zetorek Majorek. Niegdyś bardzo popularny w sprzedaży. Dzisiaj już to nieco inaczej wygląda. Ja osobiście, jakbym miał do siebie wybierać, to Kioti RX7330, czy jakieś tam nowe mają zastąpić RX7330.
Ale to już nie ta półka cenowa będzie, bo to będą już takie bogato wyposażone traktory. Nie wiem, jakie będzie oznaczenie, ale wiem, że coś nowego jest szykowane przez markę Kioti. No i tak jeszcze porównywalny był u nas wcześniej w ofercie X4080 McCormick. No ale to jest praktycznie to samo co Zetor. Zetor Major. Skrzynia tej samej produkcji, tylko tam więcej biegów, szybsza, takie tam sprawy. Nieco krótszy traktor, bo tu mamy 2,21 m rozstaw, McCormick ma 2,11,5 m, Kioti ma 2,13 m rozstaw, od środka koła do środka koła. Także ciągniki podobnej klasy, jeśli chodzi o moc, ale z pewnymi tam różnicami. Najbardziej komfortowe mi się wydaje Kioti. Już tam w paru filmikach o tym wspominałem. No ale to są po prostu moje takie odczucia po przejażdżce każdym z tych traktorów. No czekam właściwie na dostawę, bo już powinny być w progresie dwa ciągniki RX7330, jeden wersji premium, takie troszeczkę bogatszej, i drugi wersji standard. No ale ciągniki Kioti nie mają pneumatyki, coś za coś, i te ciągniki z Majorem porównywalne są cenowo, no ale ten będzie miał to, ten będzie miał to, ten nie będzie miał tego, ten nie będzie miał tego. Także kwestia to już jest wyboru indywidualnego. Jeśli chodzi o mnie, no to tak jak wam wspominałem, wpierw X4080, jeśli chodzi o tą półkę cenową, był tak naprawdę, najbardziej mi się X5085 z McCormicka podobał, ale to już jest naprawdę ciągnik, za który jak go dobrze się wyposaży, trzeba ładne pieniądze położyć. A że moim zdaniem, jakbym miał już kupować taki traktor, bym nie chciał też przepłacać za McCormicka, no to bym kupił po prostu sobie Kioti. Kioti porównywalne cenowo, X4, Kioti, Zetor Major, podobna półka cenowa, tylko kwestia jest taka, że musimy sobie spojrzeć na te wyposażenie i co my chcemy. No, Kioti to jest pewnego rodzaju nowość, której pewnie wielu z was się boi. Ja po prostu bym zaryzykował taki ciągnik. Dobre opinie o nim chodzą po 10 lat bezawaryjnie, po kilka tysięcy motogodzin potrafią te ciągniki natłuc i się nic z nimi nie dzieje. Z Majorami, no to teoretycznie też jakieś tam pierdoły, linki, nie linki, no może gdzieś tam jak ładowaczu, czołowym sprzęgło, no nie jestem użytkownikiem, nie chcę się wypowiadać. Więcej troszeczkę porozmawiałem z użytkownikami Kioti na temat tych ciągników na ostatnich targach Bednarach. No, byłem na tym stoisku, bardzo fajnie spędzony czas ogólnie, z ludźmi, z klientami, rozmowy. No fajnie te ciągniki ogólnie się prezentują. Niedługo pojawią się dwa egzemplarze, tak jak już mówiłem, w firmie handlowej Agropol Zakrzewo, więc myślę, że warto do nas zajrzeć, zapytać się, zobaczyć te ciągniki. Ja nie mogę się doczekać tej wersji premium RX7330, której wcześniej nie było, bo ściągaliśmy tę wersję podstawową jak do tej pory, a już pojawia się ta premium wersja, która była dostępna, ale jakoś to zostało moim zdaniem przeoczone. Ja dopiero gdzieś tam na tych filmikach zagranicznych się dopatrzyłem, że te ciągniki na rynek niemiecki, rynek europejski idą w trochę takich innych konfiguracjach, z czego bardziej one mi się podobają niż w tej wersji podstawowej. Co prawda za wersją premium idzie cena, ale moim zdaniem warto dopłacić do tego komfortu. Warto, tylko no to jest druga sprawa, sytuacja na rynku ogólnie traktorów, płodów rolnych, no to wszystko się przekłada na sprzedaż maszyn i wszystkiego innego. Ja rozumiem ludzi, że bardziej przemyślane robią zakupy, inwestycje, bardziej oszczędnie podchodzą do życia, i to jest słuszne,
Ja tego absolutnie nie podważam i też napisałem ostatnio w którymś komentarzu, że od myszy po cesarza każdy żyje z gospodarza i moim zdaniem rolnik to jest po prostu podstawowy zawód na świecie. Jest rolnik, jest żywność, jest takie powiedzenie, nawet na koszulkach chyba, czy na... Ogólnie nie wiem, kto jest autorem tych słów, ale wiem, że gdzieś w internecie to widziałem i absolutnie się z tym zgadzam, bo bez rolnika nie ma niczego. Byśmy po prostu bez rolników nie przeżyli i największy szacunek dla tej grupy społecznej się należy. Także trzeba to uszanować i poczekać, jak to się wszystko unormuje. Będzie kiedyś dobrze, mam taką nadzieję. I wszystkim oglądającym kanał Mów Mi Jadek i klientom firmy handlowej Agropoza Krzewo życzę wszystkiego dobrego. Dużo kasy przede wszystkim, żeby starczyło na te czy inne wymarzone ciągniki i maszyny rolnicze oraz inwestycje w swoich gospodarstwach. Tak, żebyśmy jedni drugich po prostu wspierali, tak jak do tej pory to było, żeby to się unormowało. Takie życzenia na koniec materiału od Mów Mi Adka ślę do Was wszystkich. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie robiliście, jeśli trafiliście na mój kanał pierwszy raz. To bardzo zachęca do działania, bo to jest dla mnie bardzo istotne, widzowie. No i komentarze, łapki w górę konieczne, by ten algorytm YouTube'a sprawiał, żeby te filmiki troszeczkę bardziej zasięgów uczknęły. Także będę Wam bardzo za to wdzięczny. Miłego dnia, pozdrawiam serdecznie, Adrian.